Wokół pączka narosło niemało przesądów. Jednym z nich jest przekonanie, że zjedzenie pączka w tłusty czwartek przynosi szczęście i chroni przed niepowodzeniami. Tego dnia lukrowanymi wypiekami objadają się nie tylko łasuchy. Tajemnicę pączka zdradza nam właściciel jednej z suwalskich piekarni. Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a czwartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła, głosi staropolskie przysłowie. Co robią cukiernicy, by pączki były puszyste, miękkie, lekkie i odznaczały się niepowtarzalnym smakiem? No przede wszystkim przestrzegać reguł technologicznych, receptury. Właściwie receptura jest ogólnie dostępna i podobne są składniki w każdym pączku, jednak sam proces produkcji tutaj wymaga pewnych rygorów i czas miesienia ciasta, czas fermentacji, temperatura smażenia pączka. To są główne przyczyny, gdzie może udać się lub też nie taki pączek. Pączki powstają z ciasta drożdżowego składającego się między innymi z mąki, pszennej, jaj, mleka. Uformowane są w lekko spłaszczone kulki. No oczywiście tłuszcz do smażenia, także to są cukier, to są podstawowe składniki, które są w składzie pączka. Począwszy od wsypania do dzieży, do mieszania wszystkich składników, do wyjścia pączka z patelni, no schodzi do 3 godzin nawet. Głównie jest potrzebny czas fermentacji. Tutaj około godziny pączek musi, że tak powiem, czekać, aż urośnie. Oczywiście pączek bez nadzienia nie byłby pączkiem. Odwiedzona przez nas piekarnia oferuje ich cały wachlarz. Z nadzieniem o smaku różanym. Bardzo najbardziej popularny pączek jednak to jest z nadzieniem wieloowocowym, z czekoladą, z orzechami, ze śmietaną, z ajerkoniakiem. Takie to są smaki przykładowe. Z taśmy produkcyjnej schodzi 2000 pączków na godzinę. Na okres tłustego czwartku wszystkie, że tak powiem, ręce są na pokład, jest takie hasło, i cała produkcja cukierni jest mobilizowana do produkcji pączków. Jest to w zakładzie Suwałki tylko kilkadziesiąt osób, do tego oddelegowanych. W suwalskim domu chleba od poniedziałku działa profesjonalna pączkarnia. Na terenie sklepu, jednocześnie zakładu produkcyjnego, produkujemy pączki od podstaw, także od miesienia ciasta, poprzez fermentację, poprzez smażenie. Jest możliwość obejrzenia, jak to się robi, bo ta produkcja odbywa się na oczach konsumentów. Przy okazji tłustego czwartku odbędzie się tam jutro konkurs. Suwalczanie, którzy rozpoznają przynajmniej 3 smaki nadzienia, otrzymają pakiet pączków w prezencie. Pozostaje nam życzyć smacznego.